Drugi dzień. Poranek. Właśnie ruszyliśmy. Już jesteśmy zmęczeni i zaraz będziemy odpoczywać. Czekamy tylko sklep. Tak. Sklep by się jakiś przydał. Dzisiejszy plan to brak planu. Po prostu wchodzimy na Green Velo, czy tam wjeżdżamy. No i sobie jedziemy. Gdzie dojedziemy, tam dojedziemy. Dzisiejszy plan to 25 km. Aż tyle? Maksymalnie. Przy czym po 12 robimy przerwę kilkugodzinną. Tak właśnie będzie. Udało się wyjechać z lasu przed chwilą. Była parę kilometrów po lesie. W piasku takim niefajnym. Cały łańcuch sobie zapieprzyłem. Rzęzi mi teraz. A że jeszcze jest stary i rozciągnięty, to już w ogóle. Mam nadzieję, że trafię jakiś rowerowy i będę mógł sobie po prostu kupić nowy łańcuch. Ale jest gorąco znowu, ja pieprzę. Ale jest fajnie. Ciepło, nie? O, 4% spadku będzie, hurra! Obsługi rowerzystów, czy tam coś takiego na szlaku Green Velo, na który znowu się natknęli. Miejsce obsługi rudych. Rudych rowerzystów. Albo miejsce obsługi rasistów. To coś dla mnie. Idę na wieżę widokową zobaczyć, co tam za widoki.
małe kompanko dla ochłody. Co, jest już popływane? Szybko. Jest bardzo ciepło. Jesteśmy w Szczebrzeszynie. Już wiadomo, co w tej trzcinie brzmi. On brzmi na rynku w trzcinie. Tylko trzciny nie ma. Gorąco. 37 stopni. Fuck. Kurwa. Przed chwilą byliśmy w Szczebrzeszynie. A zaraz będziemy w nowej wsi. Nowa wieś numer 7 to będzie. Przed nami na szczęście kawałek z górki. Bo właśnie było pod górkę. O kurwa, jak gorąco. Nie marudź. Ja nie marudzę. Ja tylko tak zdaję taką dramatyczną relację, marudą. Żeby na filmie wyglądało, że to było tak ciężko. Marudą. No, sam jesteś marudą. Już od samego rana. Cały wyjazd. To źle, tam to źle. Patera nie taka, jedzenie nie takie, kurwa. Ludzie śmiecą, wszystko nie takie. Nieprawda, wcale tak nie jest. Droga pod górkę, droga z górki, krzywa, prosta, zakręca. Kurde. Że twardy asfalt. Samochody jeżdżą jakieś. Czysta. Ludzie jeżdżą za szybko, za wolno. To nieprawda. Chciałbym zdementować wszystkie te pogłoski. Masakra, sama ruda. Dobra, cięcie, cięcie! Prawie jak nad morzem, tylko lepiej. Jesteśmy prawie nad morzem. Oglądamy meczyk w Ręczną. Właśnie, dziękuję. No i piwkujemy oczywiście, nie tak, żeby to sam meczyk. W końcu szlakiem piwnym jedziemy. Jechaliśmy na jakąś górkę. Tutaj są ładne widoczki. Tam o. Wygląda Adrian, który szuka noclegu. Szukam, ale pewnie znajdę. Oj. Coś tam znajdziesz. A w którą stronę ten co mówiłeś teraz? Dwa coś tam? W którą stronę trzeba by jechać? Autem? Tam. Yeah. Tam byłoby lepiej, bo jest z górki. Najlepiej by było, jakby tu były nocy. Wróciliśmy na Green Velo. Ciśniemy w kierunku Krasnystawu, do którego mamy jeszcze jakieś 12 km. Gdzie będziemy nocować, to jeszcze nie wiemy. Jak się znajdzie coś wcześniej po drodze, to się zatrzymamy. Jak nie, to może w Krasnystawie. Zobaczymy. Jest fajnie, bo jest, ochłodziło się. W końcu jest fajna pogoda. I chłodek. Ach. Jest git.
możesz powiedzieć. Jedziemy szlakiem piwnym. Wszystko z dupy, przypadkowe. Szlak piwny od samego początku. Data przyjeżdża... zaplanowana. Data tak z dupy, wszystko z dupy. Po malutku te piwa sączymy. Na każdym przystanku zajeżdżamy do... jak to się nazywa? Krasnystaw. Do Krasny Stawu. I w Krasnym Stawie okazuje się, że co jest? 40 któryś tam, przecież któreś święto ogólnopolskie browarników i chmielarzy. I tam za mną są wszystkie browary świata i przede mną też. Po prostu nieprawdopodobne. Nawet nie wiem, jaki browar piję. Dobry. Cieszyński. Roman Kowalski, gitara basowa. A za nami gra zespół Elektryczne Gitary. Powitali nas, no. Historycznie mamy. Tak są to oczy. Oj, droga, jest okazja, żeby się stoczy.